Dzień dobry. Jest jeden filmik, który chciałbym zobaczyć. Go sobie chyba obejrzę jako pierwszy. Tak rano mi się wyświetlił. Niejaka Weronika Woszczek. Ja kojarzę skądś tą twarz. Ja nie wiem, czy ona nie działa, czy ona nie przedstawia niektórych swoich materiałów w kanale Zero, ale tu widzę, że ma też swój osobny kanał. I tutaj streściła nam w 15 minut. Było to 2 dni temu. Fala zwolnień w game devie. Co to znaczy dla nas? Jak pozwalniają wszystkich deweloperów? Jak myślicie? Nie będą już robić dla nas gier? Będziemy musieli grać w to, co było wcześniej? A muszę wam się przyznać, że wczoraj z godzinę spędziłem w grze totalnym retro. W grze, w którą grałem będąc dzieciakiem na Atari czy na Commodore. Chyba bardziej na Atari to gra była jeszcze. To jest tak stara gra, że chyba jeszcze na Atari ją ogrywałem. Dobra, zobaczmy. Dlaczego? Kto i dlaczego chce zwalniać ludzi w game devie? Chyba, że powyrzucają wszystkich tych, którzy parzą kawę. Ale to też niedobrze. Wyobrażacie sobie, że deweloper siedzi po 20 godzin nad kodem i nikt mu nie dostarcza świeżej kawusi? Tak bez piciu się nie da pracować na dłuższą metę. Zobaczmy. Dlaczego chcą zwalniać ludzi w game devie? Z tego, co słyszałam, w niektórych firmach były z dnia na dzień. Wiesz, w centrali podejmie decyzję, że trzeba zwolnić 20%, to będą zwolniali 20%. Nikt się nie będzie przejmować tym, że ja mam dwójkę dzieci i tym podobne. Te wyceny jednak podczas COVID-u były absurdalne. Kurde. Ja wiem, że to już jest przemielone, ale nie macie czasami takiego wrażenia, że jak się słucha ludzi z game devu, to oni w ogóle myślą, że są z innej bajki? I mi się wydaje, że w innych branżach nie było zwolnień. Oni wręcz jak przyszła cała ta korona, to założyli koronę na łeb i mieli żniwa. Wręcz mieli żniwa. Dlaczego? Słyszeliście kiedyś na przykład, żeby, nie wiem, zamknęli te wszystkie hotele? Słyszeliście, żeby ktoś na przykład z obsługi hotelu płakał? Że zwalniali? No zwalniali. No tak czasami bywa. Podejrzewam, że nikt tego nie powie wprost, że tak, to AI, przez AI. Ta kosa idzie i ścina wszystkie wyceny. W obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej wielu branż w latach 2020-2022 często mówiono, że z koroną na głowie najlepiej poradziło sobie środowisko game devowe. W końcu... Dokładnie. Ja na przykład widziałem, jak ludzie, którzy nie byli bezpośrednio zatrudnieni w hotelu, ale firmy, które robiły jakby jakąś usługę dla hotelu. Siema, Angie. Ja nie oglądam, proszę panią, bo jak ja bym oglądał, to... Jak by ci to powiedzieć? Nie oglądam z tego względu, no przecież widzisz na tamtym serwerze, że wszyscy oglądają, a ja mam trochę odmienną opinię na to i co? W samym 2022 roku przychody z wyłącznie polskiej branży gier wynosiły aż 1 280 000. O, i to był moment, kiedy powinni wziąć te pieniążki, które zarobili jako nadwyżkę i zaoszczędzić, pomyśleć o tym, że mogą przyjść chudsze lata po tym, co się wydarzyło. 6 milionów euro. Wyglądało to tak, jakby sielanki miało nie być końca. Mówiono tylko o wzrostach, sukcesach. Kolejne rekordy były pobijane w kolejnych miesiącach i praca właśnie w tej branży stała się marzeniem znacznej części społeczeństwa. I nagle bum, zderzyliśmy się ze ścianą, a cały internet zaczęły zalewać informacje o kolejnych redukcjach etatów. Zaczęły pojawiać się... No właśnie, zaczęły obiegać internet informacje o redukcjach etatów. Ale jak inne branże, w samym czasie trwania zarazy traciły po 80%, no to co wam zacząłem mówić, że widziałem sytuację, gdzie ludzie, którzy byli zatrudnieni jako podwykonawcy w branży hotelowej, tracili pracę z dnia na dzień, bo hotele były zamknięte i tam nikt się ich nie pytał, ile masz dzieci, co, jak, po co. Nie jesteście potrzebni, bo hotel stoi zamknięty, więc nie jest nam potrzebny nikt, kto przywiezie tam jedzonko, nie jest potrzebny nam nikt, kto przyjedzie cośkolwiek zrobić w tym hotelu, bo stoi pusty. Jest potrzebny jedny pan Mietek, który będzie pilnował, żeby się nikt nie wjebał do hotelu. Informacje o olbrzymich problemach finansowych tej branży, a komentarze i oświadczenia kolejnych zwolnionych osób zaczęły wyrastać jak grzyby po jesiennym deszczu. Na początku tego roku mogliśmy zobaczyć takie nagłówki. Microsoft zwolnił prawie 2000 osób. To bardzo podobna sytuacja była u nas, jak było euro. Było euro, budowaliśmy kilometry autostrad, stadiony, 4 czy 5 wielkich stadionów i tam w tym momencie złapało pracę bardzo dużo ludzi związanych z transportem, z takimi innymi pierdołami. No jak zbudowali te stadiony i oni stracili, bo już nie było, nie trzeba było już więcej nic takiego budować, to czy ktoś z nich płakał,
na zasadzie, patrzcie, zwalniają nas. Nie, no to była tylko praca na chwilę. Chwilę popracowaliście, bo było coś do zrobienia. Już tego nie ma, więc no, nikt was przecież nie zatrudniał na ten. Producent League of Legends zwalnia. Pracę stracą setki osób. Zwolnienia pracowników w Riot Games. Riot ogłosiło wejście w życie zmian w kilku działach, co zaowocowało zwolnieniem 46 pracowników. Twórcy Fortnite. Masowe zwolnienia i wielkie podwyżki cen gier. Branża gier przeżywa największe załamanie od 1983 roku i wciąż pojawiają się nowe doniesienia. A skoro tak olbrzymie redukcje są konieczne w tak dużych firmach, aż strach pomyśleć o tym, jak radzą sobie teraz mniejsze studia, które są zdane tylko i wyłącznie na siebie. Dużo pismaków, mediaków, stron internetowych i gazet wrzuca wyłącznie informacje z chwytliwymi hasłami, takimi jak masowe zwolnienia, fala nieszczęść w tej branży. Jednak mało kto podaje, dlaczego takie zjawisko ma teraz miejsce i co... No jak dlaczego? No jak napompowali bańkę, bo ludzie zostali na prawie rok zamknięci w domu i wszyscy grali w gry i byli potrzebni, no to byli... Ja w ogóle... Robienie gier jest to swojego rodzaju powiązane z show biznesem, tak? No jest to bardzo podobny case na przykład do zrobienia filmu. Ja teraz tak zacząłem się ostatnio nad tym zastanawiać, bo zawsze jak jest jakieś tąpnięcie w game devie i pracę traci ileś osób, ja rozumiem, że to jest dramat. To za każdym razem jest dramat. Jak ktoś traci pracę, ja rozumiem, że to jest bardzo prywatny dramat danego człowieka. Ale jeżeli pracujesz w show biznesie, przynajmniej tak mi się wydaje, to nie jest stała praca. To nie jest przypadkiem tak, że ci ludzie są zatrudniani do wykonania konkretnego projektu. No bo co innego, jak pracujesz jako księgowa w urzędzie, przypuśmy, w urzędzie miejskim w Gdańsku. Pracujesz tam od 20 lat, znasz się na robieniu tej księgowości i nagle przychodzi ktoś i mówi, mamy za dużo urzędników, redukujemy ich liczbę o 20%. No to jest coś niespodziewanego. Ale przypuśmy, jak na przykład taki Universal albo, nie wiem, Paramount kręcą film. To normalne, że do nakręcenia filmu potrzebują iluś kamerzystów, iluś dźwiękowców, iluś oświetleniowców i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się nad tym, czy dajmy na to, ci ludzie to są pracownicy wytwórni, którzy pracują tam na stałe i czy robią film, czy nie, oni dostają pensję, czy są to ludzie, którzy de facto są zatrudniani do poszczególnego projektu, tylko na przykład kręcimy film, potrzebujemy 10 dźwiękowców, no i oni dostają robotę na ten film. Ale w momencie, kiedy jest ostatni klip, film idzie do postprodukcji, to ten dźwiękowiec no traci jakby pracę. No to jest tego rodzaju praca. To nie jest praca, że masz teraz, dostajesz u nas kontrakt i będziesz pracował po emeryturę, tylko wydaje mi się, że ci ludzie są zatrudniani na poszczególne projekty. No i game dev to też jest show business, tak? Jeżeli przypuśmy, Ubisoft robi grę, no to potrzebuje do tej gry na 2 czy na 3 lata 100 deweloperów, ale kończymy robić tą grę, nie pracujemy nad żadnym nowym projektem, no i dziękuję, idźcie szukać, może ktoś akurat robi podobną grę, macie doświadczenie, zatrudnijcie się tam. No kapitalizm nie jest, Angie, na pewno nie jest, ale no nic innego nie ma, tak? Całym naszym rozwojem rządzi pieniądz. No i zawsze jest tak, że ten, który ma pieniądze, decyduje o tym, co będą robić ci, którzy tych pieniędzy potrzebują bardziej niż on. No tak to działa. Tak działa świat. Mnie też się nikt w pracy nie pyta, czy ja mam ochotę coś zrobić, albo czy mam ochotę na to, czy mam na tamto. Dostaję polecenie, robię tak jest, jest ser i zapierdalam, no. Jakbym nie chciał tak robić, to bym musiał się jebać, otworzyć swoją firmę i sam sobie rządzić i mieć dużo, dużo więcej rzeczy na głowie. Ale jestem leniwy, więc zatrudniłem się po prostu na etat. Jak przychodzi gość, który rozdaje kasę i mówi mi, słuchaj, musi w tym tygodniu zrobić to, to, to i to, to tak jest, szefie, i zapierdalam, no. A jak on mi powie, słuchaj, nie robię już tego, czym ty się zajmujesz, musisz znaleźć inną pracę, no to no co będę mógł powiedzieć, no. Co z tego wynika? Spróbujmy więc to wszystko uporządkować. Czy... Tak jak Angie piszesz, no, że masz szczęście, że pracy jest za dużo. No ja akurat mam... W znalezieniu sobie pracy też dużo polega na szczęściu. To właśnie to jest dobre, użyłaś zwrotu szczęście. Ja rozumiem, no... Mogę się tu mądrzyć. Od 20 lat pracuję w tej samej firmie z tymi samymi ludźmi.
Szef jest na tyle ogarnięty, że roboty mamy zawsze. Przetrwaliśmy już ileś światowych kryzysów, gdzie nasza branża klękała, a my zawsze płynęliśmy jednak na fali tego, że szef jest ogarnięty i zawsze załatwia dla nas kontrakty. I to jest moje szczęście. Ja nie mówię szczęście, ale jeżeli pracujesz jako, no nie wiem, no przypuśćmy, no w naszych polskich realiach, pracujesz jako muzyk, który gra na weselach. Przyszła ta zaraza, odwołali wesela. Czy ktoś się nad nim spuszczał? Ktoś się z nim pieścił? Na zasadzie, że on ma też dzieci, to może nie gra na pustych salach, a my mu zapłacimy? Nie. Nie miał roboty przez czas zarazy. No, Bercik też idzie teraz do pracy. I tak samo będzie Bercik robił. Tak jest. I wykonujesz rozkaz w pracy. No, ale jak praca się kończy, no to się kończy. Czym jest branża Game Dev? Game Dev jest sektorem branży rozwoju oprogramowania skupionym na tworzeniu i dystrybucji gier. Jak rozwoju oprogramowania? Dla mnie Game Dev to jest typowy, no nie oszukujmy się, to jest show business. Oni muszą zrobić produkt, rozreklamować go i sprzedać go jak największej ilości ludzi na świecie. I koniec. To jest koniec zysków. To nie jest taki zysk stały, że oni z jednej gry będą na przykład dziesięcioletni. No są gry usługi, jak Fortnite, które potrafią przynosić zyski, albo GTA Online, ale to już jest majstersztyk. Oni tak to wyprodukowali, że co by nie mówić o grach typu GTA Online albo Fortnite, można je lubić lub nie, biznesowo jest to genialne posunięcie. Ja w Fortnite'a nigdy nie lubiłem grać, nigdy nie lubiłem go jako gry, ale od strony biznesowej trzeba przyznać, że jest to w ogóle genialne rozwiązanie. Jest to genialne to, co oni zrobili. To, że kiedyś młody mi wysłał, że ma skina, który jest ubrany w bluzę Balenciagi, uświadomiło mi, jak wiele w ogóle pomieszanych jest tam uniwersów w tej jednej grze i dlaczego dzieciaki chcą tam wydawać pieniądze. Proces kreowania gier zazwyczaj wymaga wkładu różnych specjalistów, w tym projektantów, programistów, animatorów, testerów, artystów i innych specjalistów zaangażowanych w tworzenie koncepcji. W czasach, gdy spora część społeczeństwa spędza więcej czasu w świecie wirtualnym niż rzeczywistym, aż trudno dopuścić do świadomości informację, że za kulisami może być aż tak źle. Jak źle? Ja nie. Ale to też jest troszeczkę oszustwo z tym źle. Bo my patrzymy, oni troszeczkę kiedyś gry robiło się w ogóle dużo taniej. Ja wiem, że my chcemy coraz większej jakości w grach, ale gry robiło się dużo taniej i też na nich zarabiali. Dzisiaj wszystkie te wielkie firmy, które na 100 deweloperów, którzy faktycznie robią grę, jak Ubisoft, okazuje się, że w biurze mają 200 osób. To jest taki trochę jak u nas było za komuny, że była jakaś firma, że księgowość była 3 razy większa niż ci, którzy produkowali w tej firmie. I teraz jak te firmy pourastały do takich absurdalnych w ogóle ilości pracowników, a do tego robią chujowe gry, bo cały ten proces decyzyjny jest bardzo zły w tych firmach, w tych korporacjach. I oni najwięcej narzekają, że nie zarabiają na grach, że tracą pieniądze na grach. I można, jak oni wszyscy to mówią, to można by to było sumować i pomyśleć, faktycznie coś jest nie tak. Koszt gier jest za duży, gry kosztują tyle samo, co kosztowały z 5 lat temu, coś tu jest nie tak. Ale na to wychodzi Larian, wydaje Baldura, robią go tak, że ludzie chcą w niego grać, zarabiają na nim krocie i mówią, że im się biznesowo wszystko pospinało. Koniec kropka, czyli da się. Gdzie ta kraina mlekiem i miodem płynąca, o której tak wszyscy mówili? Powodów aktualnego kryzysu eksperci i inwestorzy doszukują się w kilku kwestiach. Gabriel Uryniuk, analityk strefy inwestorów, wskazuje, iż jest to efekt domknięcia wielu projektów i popandemicznej weryfikacji priorytetów. Okres od 2020 do 2022 roku był bardzo udany dla branży. Obostrzenia i kwarantanny... Mi się wydaje, że oni właśnie w tym... między rokiem 2020 a 2022 dostali taki zastrzyk gotówki, że oni po prostu w tym utonęli. Oni myśleli, że już tak będzie cały czas, że to już tak zostanie, że to już będzie z nami do końca. Zamykały ludzi w domach, a ci coraz częściej sięgali po gry. W efekcie branża odnotowała bezprecedensowy i prawie nieograniczony wzrost. A ja mimo, że jestem graczem, jak przyszła ta zaraza, to wręcz o dziwo mniej grałem niż wcześniej. Przede wszystkim mnie zaraza w ogóle nie zastopowała. Ja pracowałem wręcz jeszcze więcej, albo normalnie, albo wręcz troszeczkę więcej.
gdzie tutaj znowu wyszła przedsiębiorczość mojego pracodawcy, który tak to ograł, że mieliśmy dalej swoją pracę. W ogóle nie odczułem jakby tej zarazy. To jest jedna sprawa, a druga jest taka, że jak już musiałem siedzieć w domu wieczorami i w weekendy, że nie mogłem z niego wyjść, no bo były te obostrzenia, to nawet nie grałem w gry, tylko zacząłem robić inne rzeczy. Zacząłem bawić się robieniem animacji komputerowych, grafik komputerowych, tak dla siebie. Chciałem, w końcu miałem czas na to, żeby przysiąść i sobie na przykład popróbować pobawić się animacją komputerową. Jak ja dołączyłem do Twitcha, to u nas było 40 osób. Będę w biurze coś grał, no. Londyńskim. Pracowaliśmy w takim malutkim biurze. Potem się przenieśliśmy do trochę większego biura i uderzył COVID. I właściwie moim zdaniem wszystkie zwolnienia, które są dzisiaj, są spowodowane tym, co się działo w COVID-zie. A dlaczego? Zacznę, dlaczego są zwolnienia w Polsce? Dlaczego na przykład Twitch zrezygnował z Polski? Ma to tak właściwie związek z tym, że Polska tak naprawdę nie wydaje tak dużo pieniędzy. I zakładam, że patrząc na to, w jaki sposób pieniądze były generowane na Twitchu, w jakim sensie Polska nie wydaje dużo pieniędzy? Nie, na przykład do Niemiec, już nie mówiąc nic na temat Stanów Zjednoczonych albo Hiszpanii, no to to jest mały procent tak naprawdę. W COVID-zie na pewno miała miejsce sytuacja, że projekty, które obiecywały dla kogokolwiek znającego branżę absurdalne rzeczy, na przykład, że nie wiem, 10-12 osobowy zespół stworzy grę na miarę Diablo 4, która jest tworzona jednak przez setki osób. To jest przesada. No. Mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że te obietnice składane inwestorom no były nie do spełnienia już w momencie prezentowania projektu. No tak, tylko to teraz też wtedy. To nie jest już wina na przykład samych, tylko no, tak działa świat, że jak jest problem w branży, to nie tracą na tym prezesi czy dyrektorzy, tylko szarzy pracownicy. No i to faktycznie, jeżeli ludzie, którzy decydowali o tym w studiach, jak będzie wyglądać gra i jak oni ją przedstawią, no to nie jest wina ludzi, którzy robili tą grę, tak? No bo jak oszukujesz na wstępie inwestora, no to nie jest dobry punkt wyjścia, że tak powiem. Tak? Jeżeli, nie wiem, przyszedłby ktoś, kto ma firmę budowlaną i powiedział do gościa, słuchaj, za milion postawię ci tu 7-piętrowy budynek, gdzie z klucza wie, że ten milion starczy najwyżej na 2 piętra, no to już na samym początku projektu jesteśmy w dupie. Ale to nie jest wina ludzi, którzy teraz de facto tracą pracę, bo tracą pracę nie dyrektorzy, nie menadżerowie, tylko ci najniższego szczebla. Więc teraz, kiedy przychodzi moment, sprawdzam i te projekty nie dowożą, kiedy ta sprzedaż jest minimalna, gdy te projekty nie są w stanie zwrócić budżetów, no to jednak ten sentyment zupełnie się odwraca. No to na pewno. Są rozczarowani, widzą, że te spółki, czy to nie były warte tyle, po ile im były oferowane, bo te wyceny jednak podczas COVID-u no były absurdalne w pewnym momencie, trzeba to jasno powiedzieć, a pieniądz był obfity, więc projekty zarówno dobre, jak i złe, dostawały finansowanie. Teraz mamy... To jest problem każdej nadmuchanej bańki finansowej. To tak samo jak kiedyś widziałem taki program, gdzie mówili, że jak była ta bańka nadmuchana, każda firma, która miała dotcom, to inwestorzy pchali się w nią od razu. I były sytuacje, że przychodził student z biznesplanem w teczce, przechodził przez most w San Francisco, przez ten czerwony most, wchodził do miasta, a już na niego czekali inwestorzy, którzy koniecznie chcieli zainwestować w firmę, która będzie dotcomem. I nadmuchali taką bańkę, że te firmy były warte miliony, a to było dwóch gości z komputerem. I jak to pękło, to zostali tylko giganci. Zostało Google, tego typu sprawy. A był taki moment, że wszyscy chcieli inwestować w dotcom. Nieważne co oni robią, czym będą się zajmować, żeby tylko było dotcom. Tak samo tu. Realną rzeczywistość i moment sprawdzania. Wiele studiów, które powstało, wtedy padnie. I to zdecydowanie wpływa na to, że ten sentyment do branży się odwraca. Jeśli ktoś widzi, że jedno za drugim studiem się zamykają, to nawet to dobre studio w jakiś sposób traci na wycenie. Ja pamiętam, jak my patrzymy... No tak, jak ktoś zainwestował pieniądze na przykład 2 lata temu w Ubisoft i dzisiaj stracił ze swojej inwestycji połowę tych pieniędzy, albo nawet 3/4, no bo tam było chyba, już teraz nie pamiętam, ale tam oni byli warci 50 euro za akcję, a teraz są około 9, no to jak ktoś kupił Ubisoft po 50, a dzisiaj może to sprzedać po 9, no to jest chyba delikatnie niezadowolony z tego, co zrobili z jego pieniędzmi.
Patrzyliśmy na wyniki wzrostu niektórych rynków w tamtym czasie, no one były szalone. Jakby wzrost, wiesz, wieloprocentowy, szampany były otwierane prawie codziennie, wiesz, ludzie siedzą w domach, nie mają co robić, więc okej, to postreamuję, okej, pójdę kupię sobie jakąś grę. No i gdzieś tam moim zdaniem zabrakło takiej refleksji, okej, mamy teraz COVID, ludzie są zamykani w domach, wzrosty są szalone, ale no niedługo to się jakby, wiesz, uspokoi. Dobrym przykładem tutaj jest także All In Games. Aktualnie akcja spółki kosztuje złoty 16 groszy i wydaje się, że sięgnęła dna. Jeśli spojrzymy na wykres ostatnich lat, w 2020 roku podczas pandemii akcje chodziły aż... Ale to jest sztuczne, bo ludzie sztucznie to spompowali. ...po 30 zł. Kiedy to wszystko wróciło do takich standardowych poziomów i te wzrosty nie były na tyle szalone, no gdzieś tam nadeszła taka myśl, okej, kurczę, a może przesadziliśmy troszeczkę z tymi rekrutacjami. Te projekty poprzez wzrost na przykład wynagrodzeń, poprzez zatrudnianie większej ilości osób niż potrzebna, wyrastały na większe niż miały ekonomiczny sens. I w momencie teraz, kiedy następuje to sprawdzam i nawet te projekty, które zostały dowiezione, no zostają w końcu wydane i są sprzedawane, no to nie są w stanie zwrócić tych budżetów. No i to pokazuje inwestorom zarówno jakby wydawców, jak i samych producentów. Okej, nie dzieje się dobrze, jest wielka niepewność co do tego, które studia będą sobie radzić dobrze, które nie. To jest właśnie nadmuchanie bańki i teraz tracą na tym ci, którzy naprawdę. To był też na przykład... Mi się wydaje, że była duża ilość cwaniaków, którzy wyczuli moment i róbmy gry, bo teraz to się opłaca. Wszyscy chcą inwestować w gry, róbmy gry. I zaczęło powstawać właśnie firma znikąd, która nagle, nie wiem, robiła łożyska do tirów i nagle robi gry komputerowe. Tak też mogło być. To jest takie, kurde, typowe sztuczne dmuchanie jakiejś bańki, a jak to później wszystko siada, to chodzą i płaczą. Tak. Ale tak działa świat, mi się wydaje. Tak jest ze wszystkim. Ja pamiętam, jak ja byłem młodszy, to wielkim boomem u mnie w mieście było na przykład... wszyscy chcieli studiować informatykę. Wszyscy na maksa chcieli iść na informatykę. No i wyglądało to w taki sposób, że ja skończyłem studium informatyczne i miałem po tym iść jeszcze na 2 lata zaocznie robić inżyniera. No i zacząłem się rozglądać może z jakąś pracą w dziale IT. I gość w jednej dość dużej firmie powiedział mi prosto w oczy, że to co ty masz, teraz przyszedłeś do mnie z licencjatem, masz licencjat i to za 2 lata przyjdziesz do mnie, że jesteś inżynierem, tylko że problem polega na tym, że wszystkie szkoły produkują tylu informatyków, że to co ja powinienem tobie zapłacić jako inżynierowi z działu IT, to mam na twoje miejsce 3 techników, informatyków, którzy zrobią to samo. Za tańsze pieniądze. Bo nie mają tytułu inżyniera i po co mam ci płacić, jak oni zrobią to samo. Tylu było naprodukowanych informatyków, że wszystkie firmy w moim mieście były zapchane, wszystkie działy IT i nikt nie chciał nikogo przyjmować, bo po prostu 3/4 ludzi po liceach wybierało, że idą studiować coś związanego z IT. W pewnym momencie tego było za dużo. Kosa idzie i ścina wszystkie wyceny. Więc jakby sytuacja, kiedy kapitał był łatwo dostępny i było go wręcz za dużo, to nie jest tylko polski ewenement, ale działo się de facto na całym świecie. We wszelkiego rodzaju podmiotach zespoły urosły bardzo mocno. Ogromny wzrost zatrudnienia właśnie podczas COVID-u, gdzie wszyscy ścigali się o pracowników, licząc na ogromne zyski. W Polsce w 2019 roku w branży pracowało niecałe 10 tysięcy osób. Natomiast jakby w szczycie 2023 w branży gier pracowało już około 15 tysięcy. Więc tutaj też następuje pewnego rodzaju... 10 tysięcy, a 15 tysięcy. Mówicie, spuchła o połowę. W rok. Tego, no bo często były to osoby, które dopiero wchodziły do branży albo wręcz przekwalifikowały się na szybko, ponieważ ta branża niemalże zasysała każdego chętnego pracować. W ostatnim czasie przetoczyło się także wiele dyskusji na temat tego, czy AI zastąpi nas na rynku pracy. General use robots and generative models are already replacing jobs and they are getting better every day. If there is something a business can do to get rid of workers and their salaries... Z tym, że zastąpi, to też jest troszeczkę pieprzenie, nie? To ja jakoś nie kupuję tego. You better believe they are going to do it. No i jeszcze muszę zapytać cię o sztuczną inteligencję, bo też często już... Jakiś etap powtarzalnej pracy sztuczna inteligencja na pewno przyspieszy i wyeliminuje. I to jest normalne, ale ja też bym tak nie panikował z tym, że nagle wszyscy stracimy pracę, bo sztuczna inteligencja. Jak była... rewolucja przemysłowa i wymyślili maszyny parowe,
To też były wtedy podnoszone głosy, że to jest niedobre, bo ludzie w fabrykach stracą pracę. Gówno prawda. Ludzie po prostu zajęli się czymś innym, bo maszyny produkowały tyle towaru, że było trzeba więcej ludzi do tego, żeby te towary rozprowadzić, zrobić dystrybucję tego i ludzie po prostu musieli się przebranżowić. Bo tak stały na przykład jakieś panie i robiły coś na taśmie, nie wiem, nawet jak są te wszystkie fabryki, co robią materiały, włókna, to maszyny zastąpiły tam praktycznie ludzi. Kiedyś siedziała pani na krośnie i robiła jakąś nitkę i robiła z tego, nie wiem, jakieś sukno. Teraz robi się to maszynowo i ta pani może się zająć czymś innym, szyciem z tego sukna albo coś takiego, więc z AI będzie tak samo, po prostu ludzie zajmą się czymś innym. Ja posądzę się o te zwolnienia masowe. Może akurat nie w twoim dziale, ale może są takie działy, na które zauważasz, że ma to jakiś wpływ. Wiesz co, no tak jak mówisz, moja praca polegała na tym, że ja rozmawiałem z ludźmi. Dużo jakby tych zadań, które wykonywałem, polegało na tym, żeby rozmawiać z ludźmi. Wiem natomiast, że w takim supporcie AI no, może mieć dosyć dużo do powiedzenia, bo jakby te wszystkie boty, wszystkie pytania i tak naprawdę z działu, w którym pracowało dużo osób, zostało naprawdę garstka. Podejrzewam, że nikt tego nie powie wprost. Że tak, jakby to AI przez AI, natomiast jakby no, liczby mówią same przez siebie. Rozgorzały także dyskusje na temat tworzenia animacji po zaprezentowaniu nowego narzędzia Sora. Nowy model generatywnej sztucznej inteligencji od firmy OpenAI potrafi stworzyć filmy z tekstu. Filmy takie są dla osób nie zajmujących się ani filmem, ani tą technologią w zasadzie nie do odróżnienia od takich zrobionych ludzką ręką. Według badania co trzeci pracodawca uważa, że AI nie zastąpi pracowników, a co czwarty jeszcze nie wie, jakie będą skutki rewolucji AI w jego firmie. Około 5% respondentów z badanych firm wskazuje, że sztuczna inteligencja w dalszej przyszłości zastąpi część pracowników, a niecałe 2% uważa, że stanie się to jeszcze w tym roku. Wiesz, no graficy też mają narzędzie AI. Mam kolegę grafika, jakby to znowu nie można oceniać całego rynku po jednej osobie. Mam kolegę grafika, który mówi, że bardzo mu AI usprawniło pracę. Jakby przyspiesza to na pewno. Zautomatyzował duże rzeczy. Nawet w spółce Google pracę straciły już setki pracowników w tym roku. Firma chce skupić się na rozwijaniu sztucznej inteligencji. Według barometru polskiego. No ale tak jest zawsze z rozwojem technologii. No, ja jestem na tyle stary, że pamiętam coś takiego, jak były centrale telefoniczne. Tam normalnie fizycznie, jak ja byłem mały i chciało się zadzwonić do innego województwa, to szło się na pocztę i zamawiało się rozmowę międzymiastową. I siedziała jakaś pani przy takiej tablicy z kablami i przełączyła kabel na przykład z województwa gdańskiego do województwa opolskiego. I ona tu fizycznie przełączała te kable w tej centrali telefonicznej. Dzisiaj mamy to zupełnie zautomatyzowane. Nie ma już kogoś, kto pracuje w centrali telefonicznej. Ale to nie znaczy, że ktoś jakoś odczuł to, bo po prostu ludzie się przebranżowili i robią inne rzeczy. Tego rynku pracy aż 37% firm zwolniło w ciągu roku przynajmniej jednego pracownika, bo zastąpić go potrafiła sztuczna inteligencja lub robotyzacja. AI na pewno ma pewien wpływ, jednak moim zdaniem nie jest on tak duży, jak wielu chciałoby to przypisać. No pewnie, że nie. Na przykład AI moim zdaniem będzie idealne, jak oni robią grę i mają ileś tysięcy. Sam się bawiłem właśnie na studiach troszeczkę w programowanie i na początku trzeba zacząć uczyć programować się. To był, kurde, chyba program, to był język Pascal, taki podstawowy, który tak naprawdę pracował na DOSie. To wszystko było takie bardzo proste, graficzne, ale chodziło o to, żeby nauczyć nas takiej podstawy bramek logicznych, tych pętli i tak dalej, i tak dalej. I tam potrafiłem na przykład wklepać program, który składał się z 10 tysięcy linijek i cały ten program wywalał ci się, bo gdzieś postawiłeś źle przecinek. Wiecie, ile czasu zajmowało przeszukać wszystkie te linijki, żeby znaleźć, gdzie źle stoi przecinek? Obszary jak concept art, voiceovery, lokalizacje. Nie wiem, Albert, jeszcze. To takie AI pięknie może na przykład sprawdzić błędy w kodzie. Generowanie cutscen, czy lokalizacje na języki, których po prostu ze względów ekonomicznych nie robiło się wcześniej, w których AI jest mocno wykorzystywane. Natomiast jakby takie, nie wiem, pomysły, że AI napisze całą grę po jednym prompcie, czy po jednej linijce tekstu, to należy jednak włożyć między bajki. Dokładnie, zawsze musi być ludzie. Co wy uważacie? Czy AI zastąpi nas na rynku pracy? Jeżeli tak, to w jakich branżach? I czy chcecie o tym więcej usłyszeć w moich materiałach? Z kolei zwolnienia w Amazonie. Powiem wam tak, mnie nie zastąpi.
Mnie jeszcze, wydaje mi się, że ja dotrwam do emerytury i AI mnie nie zastąpi. Nie widzę takiej opcji, żeby akurat mnie osobiście zastąpiło AI. Dotknęły platformę streamingową, którą Amazon posiada w swoim portfolio. Mowa tutaj o Twitchu. Polskie community było szczególnie dotknięte jednym ze zwolnień. Jeden z głównych pracowników polskiego Twitcha także otrzymał wypowiedzenie i z godnością rozstał się z firmą, dziękując przy tym wszystkim współpracownikom na platformie X. To wszystko, co mówiłeś o COVID-zie, o zatrudnianiu i zwolnieniach, ja to rozumiem z perspektywy... A ja wam muszę powiedzieć, że ostatnio miałem taką lekką przecierkę z Twitchem. Na zasadzie pierdoła. Znikało coś z mojego konta, nawet nie jako streamera, tylko jako użytkownika na Twitchu. Więc napisałem zażalenie, że nie chcę, żeby tak było, bo to się zdarzało przez 3 miesiące, miesiąc w miesiąc. I napisałem do nich, że mi się to nie podoba. Dostałem taką troszeczkę odpowiedź na odpierdol się. Więc odpaliłem sobie chat GPT, jemu zreferowałem, co mnie boli i on mi napisał referat, który mogłem wysłać do supportu Twitcha. Wysłałem to, przyszła odpowiedź, tą odpowiedź od Twitcha przekleiłem do czata GPT, on z kolei znowu odpowiedział Twitchowi, co o tym sądzi, znowu wkleiłem to jako moją odpowiedź do supportu Twitcha, po czym przyszła od nich odpowiedź, że tak rozumieją mój problem i już go naprawiają. I naprawili, oddali mi to, co mi zabrali, a dodatkowo jedyne co, to uznali, że to nie mogło się stać z ich winy. Na pewno ktoś wszedł na moje konto, więc tłumaczyłem ich, że na moje konto na Twitchu są zalogowane tylko dwa urządzenia. Jest to mój komputer, do którego nikt oprócz mnie nie ma dostępu. Jest to mój telefon, do którego też oprócz mnie nikt nie ma dostępu. I na pewno widzę też logi, widzę kto kiedy logował się skąd i to na pewno nie jest wina, że ktoś się zalogował jako ja. No, ale uznali, że zresetują mi hasło. Zrobili to, oddali mi to, co potrzebowałem, ale w ogóle z nimi nie gadałem. Ja to, co wygenerował mi chat GPT, wkleiłem jako moje zażalenie do supportu Twitcha. Ich odpowiedź przeanalizował chat GPT, odpowiedział na ich odpowiedź, wkleiłem im to z powrotem, po czym uznali, że jest to napisane tak elokwentnie, że rozmowa ze mną dalsza nie ma sensu, lepiej spełnić moje zażalenie. Aczkolwiek wydaje mi się, że oni robili to samo co ja i że ta dyskusja nie była między mną a kimś fizycznym z Twitcha, tylko to była rozmowa między czatem GPT a czatem GPT. Wydaje mi się, że to była rozkminka między oni używają AI do tego typu roszczeń, ja użyłem AI do złożenia tego roszczenia i to była dyskusja dwóch sztucznych inteligencji. Skończyła się dobrze dla mnie, więc nie będę tego dalej rozkminiał. Nie ściągali mi kasy, wiesz, tylko jak kupowałem sobie bicy, to w niewyjaśniony sposób one zostawały dane na przykład. Ja jak kupiłem to po 3 godzinach na przykład szły jako gift na kanał, którego ja w ogóle nie znam. Ja tak na to nie zwróciłem uwagi. Wszedłem kiedyś na Twitcha, chciałem róży chyba z tego. Wystraszyć róże chciałem. U niej to jest tam chyba za 50 biców. Patrzę, nie mam biców, no to kupiłem bicy. Sias, dzięki za followka, witaj. Więc chciałem róży, patrzę, nie mam biców. No to kupiłem znowu bicy. No i po jakimś czasie wchodzę na Twitcha, znowu nie mam biców. I znowu są przydzielone do kanału, którego nie znam. No i oni mi próbowali udowodnić, że to musiałem zrobić nieświadomie albo ja, albo ktoś na moim koncie. Z perspektywy biznesowej, ale te zwolnienia, z tego co słyszałam, w niektórych firmach były z dnia na dzień. Ci ludzie nie mieli czasu do końca się przygotować, ale na przykład ty chyba przeczuwałeś, obserwując sytuację na rynku, że coś takiego się może wydarzyć. Jeżeli dobrze pamiętam, to pierwsze zwolnienia, to my się dowiedzieliśmy z Reutersa, z jakiejś platformy, był przeciek, że będą zwolnienia chyba. Wiesz co, ja będę brutalny, jakby to firmy, korporacje są po to, żeby zarabiać pieniądze, tak naprawdę dokładnie. Mają głęboko w poważaniu pojedynczego człowieka. To jest Bo tak jest, no ale to trzeba się na to przygotować, jak pracujesz w branży show business i robisz konkretny projekt, trzeba się liczyć z tym, że ktoś u góry może wyliczyć, że nie opłaca mu się dokańczać tego projektu i go kasuje. No tak bywa, no to takie jest życie. Jak chcesz mieć pewną, stałą pracę, to załóż swoją firmę, inwestuj swoje pieniądze i rób gry za swoje pieniądze, a nie się zatrudniaj jako chałturnik. Zbanowali ci konto na Twitchu, no nie może być. Tobie? Za co?
To nierealne. Moje zdanie jest, jakby jak mocno nie mydlić oczu, to są duże firmy, duże korporacje. Jakby jesteś tam numerkiem i jeżeli ktoś, wiesz, w centrali podejmie decyzję, że trzeba zwolnić 20%, to będą zwolnieni 20%. Nikt się nie będzie przejmować tym, że ja mam dwójkę dzieci i tym podobne. Natomiast przy dużych firmach... Nie, korporacje tak działają. Korporacje mają w dupie to, ile masz dzieci i tak dalej. Dla korporacji liczy się tabelka w Excelu. Jak ktoś się pcha do pracy w korporacji, no to niestety musi się z tym liczyć. Na, mało tego, w korporacji to jest brutalne, ale w korporacji nawet jeżeli dobrze wykonujesz swoje zadania, jesteś dobrym pracownikiem, rzetelnym, sumiennym, to i tak mniej w korporacji bałbym się AI niż na przykład siostrzeńca mojego menadżera. Bo jak mój menadżer stwierdzi, że jego siostrzeniec będzie wykonywał moją robotę, mimo że nie ma o niej pojęcia, to najprawdopodobniej i tak się tak stanie. Spoko, że dostajesz spoko odprawy. Reakcja polskiego społeczeństwa była olbrzymia, o czym świadczyła przytłaczająca liczba komentarzy najpopularniejszych polskich streamerów i samego community. Czy w takim razie dotknęło cię mocniej ta informacja o zwolnieniu? Bo na Twitchu ten twój wpis, przepraszam, na Twitterze był taki, no wiadomo, dyplomatyczny dosyć, tak? Skomo, gdybym powiedział, że nie dotknęło. Wydaje mi się, że będąc w jakiejś firmie 6 lat, widząc, jak ta firma się rozwija, gdzieś tam człowiek się związał z nią emocjonalnie troszeczkę. Patrząc na te wszystkie powody, możemy śmiało stwierdzić, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy była bańka w trakcie lockdownów, która jak to bańka musiała w końcu pęknąć. Dzisiaj widzimy, że to, co kiedyś było niemalże gwarancją sukcesu, dzisiaj stało się polem do walki o przetrwanie. Widziałam też taką prezentację, gdzie był narysowany wzrost w branży game dev, spadek, zaznaczone, że jesteśmy tutaj, więc to czas, żeby kupować znowu akcje, żeby potem je sprzedać znowu drożej, bo nadejdzie kolejny wzrost. A jak ty widzisz przyszłość branży game dev? Zdecydowanie zgodzę się, że moment obecny jest zdecydowanie bardziej korzystny niż sytuacja, kiedy rynki są rozgrzane i kiedy studia są drogie. No bo akurat wszyscy ściągają wtedy, kiedy przysłowiowy taksówka już mówi o kupowaniu akcji. Więc teraz mamy sytuację, kiedy wiele studiów jest właśnie niedoszacowanych, niedowartościowanych. Nie wystarczy wybrać dobre studio, ale też trzeba wybrać dobry moment, bo to rzutuje na cenę. I czy mamy sytuację, kiedy te studia, które nawet dowiozły swoje obietnice, które są uwielbiane przez graczy, których gry są doceniane, są w tym momencie tanie. Za jakiś czas ten cykl się zmieni. Ja sam tego typu cykle już wielokrotnie w 2010 roku widziałem. To dodajmy tylko, że to nie jest porada inwestycyjna. Tylko no nie. Ogólnie uważam, że inwestowanie jakiekolwiek w game dev jest ciężkie, bo tam się dzieją dziwne rzeczy przy premierach. Nawet jeżeli premiera jest udana, to i tak zazwyczaj jak jest premiera gry, to studio traci na wartości. A jest to związane z tym, że dużo ludzi kupuje te akcje troszeczkę wcześniej przed premierą. Oh, wow. Wiedzą, że one urosną i ci ludzie kupują, ale chcą to zmonetyzować. Czyli w momencie, kiedy gra ma swoją premierę i te ceny są w piku, po prostu wyprzedają i to powoduje spadek tych spółek. Także mówiąc szczerze, ja nigdy bym nie inwestował w game dev. Game devu od zawsze była dynamiczna i jedno jest pewne. Praca w game devie to wyzwanie dla osób o stalowych nerwach. Może być fascynująca i pełna sukcesów, ale jednocześnie wymaga ogromnej wytrwałości, elastyczności i przygotowania na nieoczekiwane zwroty akcji. Uważam, że firmy, które zajmują się tworzeniem gier komputerowych, powinni zajmować się tworzeniem gier komputerowych do ważenia frajdy dla ludzi, a nie edukowania ludzi w obszarach, powiedzmy, światopoglądowych, czy też, powiedzmy, jakichkolwiek obszarach. Dowieźmy po prostu zwyczajnie frajdy. Czuję po... Mi się wydaje, że praca w game devie to jest dla pasjonatów, a wzięli się też w dużej mierze za to biznesmeni i dlatego to się tak nie spija, nie spina. Skórą, że duże studia za bardzo poszły w tę stronę, żeby edukować ludzi, przekazywać jakieś tam manifesty, no a przez to w jakiś tam sposób antagonizują niektóre grupy do siebie. No antagonizując automatycznie tracisz też pieniądze tych ludzi, czyli gry wrócą do tego, czym były kiedyś, będą takim trochę metodą na escapizm. Spalam grę i siekam orki i tyle. Jakby nie ma tutaj wielkiej... Chcę sobie zagrać w grę. Warto też zwrócić uwagę, że następuje zmiana pokoleniowa i milenialsi już są chyba po 30 albo niektórzy po 40 i jest to grupa, która bardzo dużo wydaje na gry, ale mamy też kolejne pokolenia, które wchodzą właśnie na rynek, które w zupełnie inny sposób konsumują treści, ponieważ te starsze generacje... Ja widzę po sobie, ja wydaję sporo na gry, wydawałem zawsze sporo na gry,
ale to, co oni robią w ostatnich 2-3 latach, spowodowało totalny spadek mojego zaufania do nich. I tak jak kiedyś po prostu brałem grę, o, to studio wydaje nową grę, nową część jakiejś gry, na pewno to kupię. Tak po ostatnich kilku porażkach, kiedy wyrzuciłem swoje pieniądze jak gdyby w błoto, naprawdę zacząłem sam patrzeć na to, czy na pewno chcę. Kiedyś nigdy, nigdy nie sprawdzałem gier. Jak wydawało coś studio, które wcześniej robiło gry, w które lubiłem grać, od razu kupowałem ich najnowszą odsłonę. Teraz już tak nie jest. I to się zmieniło w przeciągu ostatniego roku tak naprawdę. Racje bardzo lubiły gry single player, czyli doświadczenie dla pojedynczego gracza. Natomiast młodsi gracze bardzo lubią gry kooperacyjne, w których mogą mieć większą interakcję ze swoimi rówieśnikami czy z innymi graczami. Gry są też najbardziej odporne na trudne okresy w tym cyklu koniunkturalnym, więc jak spojrzymy, nawet jeśli mieliśmy sytuację dużej inflacji na wielu rynkach w poprzednich latach, to jednak gry sprzedawały się dobrze. Historia pokazała jednak, że i dalej się sprzedają dobrze. Tak naprawdę dalej się sprzedają dobrze. Jeżeli są dobre, to sprzedają się dobrze, moim zdaniem. Patrzcie na Wukonga. Patrzcie na... I teraz jakaś firma pakuje miliony dolarów w Concorda i nie sprzedali nic, a inna firma po prostu robi grę, w którą ludzie będą chcieli grać i sprzedaje miliony. Branża gier potrafi się odbudować. Wystarczy spojrzeć na kryzys 1983 roku, gdzie wiele osób uznawało, że to koniec rynku gier. A jednak sektor potrafił się odbudować i przeżył potem swoje złote lata. Być może tak samo będzie teraz, gdy świat cyfrowy znów odnajdzie swoją równowagę. Także na koniec, drodzy pracownicy... Tak, odnajdzie swoją równowagę. Już widać taki kierunek, że panowie w białych, kurde, kołnierzykach, którzy decydują o pieniążkach, którzy trzymają sakwę z kasą, widzą, że to, co wyprawiali ich pracownicy przez ostatnie 3-4 lata z całym tym zakrzykiwaniem innych ludzi i tak naprawdę wyzywaniem, ja zostałem wielokrotnie wyzywany od tego, że jestem sistą i innym takim, bo mi się gra nie podobała. No kurwa, no nie podobała mi się, no była chujowa, no i takie było moje zdanie na temat tej gry. I zostałem na przykład zbeszczany za to. Bo jestem taki owaki. Nie, no kurwa, gra mi się nie podobała, no. Tak samo jak lubię pomidorową, a nie lubię krupniku. To jak nie lubię krupniku, to jestem, nie wiem, kurwa, kaszofobem, czy jak mnie teraz nazwiecie. Po prostu, kurwa, nie lubię krupniku, no. I tyle. No, no jak, kurde, czasami... Przypuśćmy, oglądam serial i mi się nie podoba. Albo włączam grę i też mi się nie podoba, a później czytam, że jakiś menadżer, który robił tą grę, napisał post na Twitterze, że ludzie krytykują tą grę, bo są sistami, takimi, takimi i takimi. Ja sobie tak czytam i mówię, kurwa, no mi się ta gra nie podobała, ale w ogóle mam wyjebane w tą całą ideologię, kto tam wystąpił, kto tam co robił. No gra była chujowa, a gość, który ją zrobił, pisze, że ona mi się nie podobała, bo jest problem ze mną, rozumiesz? Tak to odbieram, że oni potrafią później napisać, że problem jest ze mną, że ja jestem na przykład nietolerancyjny, bo mi się jego gra nie podobała. No kurwa, no nie podobała mi się, no. Znam na to powiedzieć. No nie mogę, bo oni personalnie mnie atakują, no. Także no, jestem targetem. Grałem na Atari, grałem na Commodore, grałem na Amidze, grałem na PC-tach. Miałem wszystkie po kolei PlayStation, jakie wyszły. Mam teraz PlayStation, mam PC-ta. Od zawsze grałem w gry, więc tak, jestem targetem. I jak ktoś mówi, że mi się gra nie podoba, nie dlatego, że może nie jest gatunkiem, który lubię, tylko to, tylko ktoś oficjalnie pisze, że gra mi się nie podoba, to znaczy, że jestem rasistą. No to takie, to, tak czytam to i sobie myślę, no dobra, kurwa, chłopcze, ja se sprawdzę. A tam mi wyskakuje, że on jest na przykład szefem, kurwa, projektu w jednej lub drugiej wytwórni, no to sobie myślę, no dobra, no to chuj, to już po prostu od was nie kupię więcej żadnej gry. No tak do czegoś takiego doprowadzili ludzie, którzy robią gry. Sami to do tego doprowadzili. Że tak jak kiedyś po prostu widziałem znaczek, który był, nie wiem, oznaczał najnowszą część jakiejś gry albo znaczek z firmy, która ją zrobiła. Ja znałem ich wcześniejsze produkcje i w ciemno je kupowałem. Tak teraz czasami widzę ten sam znaczek, który lata temu od razu by sprawiał, że wyciągałem portfel i ja go widzę. I to nie jest, że ja o tym zdecydowałem. To są automatyczne jakieś we mnie wyrobione takie odruchy, że widzę ten znaczek i od razu taki red flag. Czy na pewno chcę kupić tą grę? Czy nie będzie tak, że ja za nią zapłacę, ona mi się nie spodoba, a później gdzieś w sieci przeczytam, że jestem jakimś
fobem albo innym skurwysynem, no. Pracownicy z branży game dev i moi drodzy widzowie, trzymajcie się. Fajny ty, bez kitu fajnie dziewucha to zrobiła, podobał mi się ten filmik. A zostawi jej kurde subika i lajka. A co? Fajne to było.